zabił świetny Jerzy Smoka. W płaszcz z atłasu wydarł miecz, czarna zdobi go posoka, smucza śmierć, rycerska rzecz. Odrąbanym skrzydłem gadził mąż, opędza się od dwóch. Dowód tylu kusak wsadził komplet świeżych smoczych pów. Jesteśmy na terenie Doliny Tatarskiej, miejsce wyjątkowe historycznie, ale także krajobrazowo. I właśnie od 2022 roku promujemy to miejsce i chcemy pokazywać je mieszkańcom powiatu, ale także regionu. Bo trzeba przyznać, że przed tymi naszymi inicjatywami niewiele osób w ogóle wiedziało o tym miejscu, a już więcej na pewno nie znało jego historii i tych ciekawych zakątków, chociażby piekielny potok, który jest niesamowitym miejscem, nieodkrytym także na mapie naszego powiatu. Dlaczego ten konkurs, dlaczego to spotkanie? Tak naprawdę żyjemy na niesamowitym terenie, jest mała wiedza na ten temat i właśnie dzięki takim wydarzeniom jak piknik historyczny tak naprawdę propagujemy wiedzę na temat naszych terenów, na temat naszej przeszłości, która naprawdę jest bardzo, bardzo bogata. Mówiliśmy o muzyce średniowiecznej, to też trzeba było się do tego przywitać, ponieważ no nie ma dzisiaj mody na to, żeby robić imprezy średniowieczne, a gdzieś tam tym się zajmuje, więc myślę, że to jest starostwo powiatowe podeszło, żeby do młodzieży wyjść dzisiaj z innym, mniej nudnym wykładem, żeby to nie trwało, nie wiem, godzinami, tylko żeby to było właśnie z muzyką, z podkładami. Zrobiliśmy sobie taniec średniowieczny, zrobiliśmy sobie quiz, tak zwaną familiadę, chociaż chyba w średniowieczu familiady nie było, chociaż trzeba by było Karola Strasburgera zapytać, czy już wtedy prowadził. Natomiast zrobiliśmy quiz, zrobiliśmy muzykę, potęczyliśmy do muzyki średniowiecznej, to jeszcze dzisiaj nie koniec. Porozmawialiśmy sobie o tym, w jakich wiekach była ta muzyka, kiedy ta muzyka powstała, jakie pieśni mniej więcej były, między innymi Bogu Rodzica, i na tym w sumie polegał dzisiaj dzisiejszy wykład historyczny muzyki średniowiecznej. Chodzi o to, żeby wiedza była przyswajana przez zabawę, żeby nie było to typowy wykład szkolny, więc żeby młodzież po prostu chciała uczestniczyć, bo pamiętajmy, że jeżeli młodzież chętnie coś robi, to naprawdę pamięta później to, co usłyszała. Chętnie słuchają, kiedy im się opowiada, bo nie wiedzą, nie znają tej swojej historii, więc warto naprawdę im to przekazywać. Dolina Tatarska to miejsce bardzo bogate historycznie, nie tylko historycznie, ale i kulturowo, więc jakby jak najbardziej wskazane, aby tutaj odbywały się tego rodzaju imprezy. Przy okazji przygotowywania się do tego momentu dużo fajnych filmików jest na YouTubie. Są w ogóle dzisiaj ekipy, które spotykają się w lasach, grają na tych instrumentach, tych samych, których grali w średniowieczach, ubierają się w te stroje. To jest coś pięknego. Naprawdę ja nawet nie wiedziałem, że tyle ludzi, tylu fanów jest w dzisiejszych czasach tej muzyki. Młodzież też lubi taką luźną formę przekazywania wiedzy. Dzisiaj nie chcą się nudzić, więc staraliśmy się dzisiaj zrobić to w takiej formie, można powiedzieć, trochę żartobliwej, ale takiej, żeby ta wiedza z tyłu im została, bo odpowiadając nawet na pytania przed chwilą w quizie, wyszukiwali tych odpowiedzi. I wiem, że to już im w głowie zostanie. Zaczęliśmy w 2022 roku od projektu, na który pieniądze pozyskaliśmy z Euroregionu Glacensis. Wtedy mieliśmy wykłady takie typowo naukowe z pracownikami z Uniwersytetu Wrocławskiego. Był także pokaz grupy rekonstrukcyjnej. Mieliśmy taką mini bitwę, pokaz strojów średniowiecznych, uzbrojenia, także wszystko było bardzo ciekawe. I od początku robiliśmy to właśnie z nadleśnictwem Świdnica. Później postanowiliśmy troszkę zmienić formułę i bardziej zaangażować młodzież w realizację tego przedsięwzięcia, żeby oni nie tylko byli słuchaczami, ale także przede wszystkim jego uczestnikami. I w drugiej edycji mieliśmy dla nich przygotowany konkurs strojów średniowiecznych. Młodzież przygotowała piękne stroje i naprawdę nawiązywały one do tej epoki, były naprawdę wspaniałe. Natomiast dzisiaj trzeci piknik, również młodzież w roli głównej. Tym razem mówimy o muzyce, o pieśniach z średniowiecza i młodzież przygotowała dzisiaj swoje prezentacje, które będą brane pod uwagę w konkursie właśnie pieśni historycznej, który mamy dzisiaj przygotowany. Oprócz tego, jak zwykle, zaprosimy ich na spacer po lesie. Tutaj na ten spacer zabierze młodzież leśniczy z Gilowa. Także zawsze ta prezentacja i to przejście jest bardzo interesujące dla młodzieży. Mamy także ognisko, quiz wiedzy, no i oczywiście fajną pogadankę o tym, co było w średniowieczu, jeśli chodzi o muzykę. Inna formuła, inne zadania, ale młodzież, jak widać, zadowolona.
postanowiliśmy zająć się śpiewem i muzyką średniowieczną. Myślę, że wszyscy ci, którzy tu przyjechali, bawią się wspaniale. Poza tym zobaczyli nowe okoliczności przyrody. Nie wszyscy tutaj byli, a okoliczności są piękne. Przełom Piekielnika, na górze platforma widokowa. Myślę, że jedno z wielu unikalnych miejsc na terenie powiatu dzierżoniowskiego, także dodatkowa korzyść z tego powodu, że po prostu przyszli, zobaczyli, być może przyjadą tutaj sami. Bardzo się cieszę, że taka impreza organizowana przez powiat dzierżoniowski odbywa się na terenie naszej gminy. Niemcza jest miastem historycznym, o historii możemy rozmawiać wiele, wiele godzin. Jesteśmy tutaj na terenie jednego z największych grodzisk z X wieku. To jest teren pięknie położony. Naprawdę młodzież, która przyjechała do nas, wiele może się dowiedzieć, nauczyć na temat historii i obcować z piękną przyrodą, którą tutaj mamy na terenie naszej gminy. W tym roku jak gdyby współpraca z gminą Niemcza ożyła. Są zapowiedzi, że następną imprezę z tego cyklu zrobimy wspólnie, czyli też kolejna korzyść, bo w działaniu wspólnym jest sens samorządności. Myślę, że tych korzyści jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście wszystkim tym, którzy tu chcieli przyjechać, serdecznie gratuluję, dziękuję i zapraszam za rok. Młodzież bardzo dobrze poznaje historię przez zabawę i mam nadzieję, że takich imprez organizowanych przez powiat wspólnie z powiatem będzie jeszcze więcej. W tym miejscu chciałabym wyrazić taką nadzieję, że to nie będzie już ostatnie spotkanie, a jest to trzecie, ale mam nadzieję, że to będzie dopiero trzecie, będzie więcej takich wydarzeń, na których młodzież będzie mogła po prostu kształcić, zdobywać wiedzę na temat naszego terenu. Jako biuro promocji, jako powiat dzierżoniowski organizujemy różnego typu imprezy. Są to imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne, ale także takie jak ta dzisiejsza. Sięgamy po różny repertuar i cieszymy się, że młodzież z tak dużym zaangażowaniem podchodzi nie tylko do sportu i rekreacji, ale także do takiego spotkania jak dzisiaj.